Pracowity rok mają za sobą strażacy z Ostrowitego. Wszystkie swoje działania podsumowali na walnym zebraniu, które odbyło się w minioną niedzielę. Właśnie w tym roku stulecia przepracowaliśmy 581 godzin w czynie społecznym, co równa się kwocie 11 620 zł. Dzięki temu udało się m.in. pomalować remizę wewnątrz i zewnątrz, pobudować chodnik przy małej salce czy oprawić nowe drzwi. Najwięcej swojego czasu na pracę na rzecz jednostki poświęcili Paweł Woźniak, Grzegorz Michalak i Waldemar Ratajewski. Na walnym zebraniu zarząd jednostki podziękował im, wręczając okolicznościowe statuetki. Specjalne podziękowanie odebrał Wojciech Kasprzyk za przekazanie łodzi z Wobczu na rzecz OSP Ostrowite. Zarząd podziękował także kilku innym druhom za nieodpłatną pracę na rzecz jednostki w zeszłym roku. Ryszard Przygocki wykonał gablotę dla sztandaru, Andrzej Chatkowski naprawiał samochody OSP, a Wojciech Młodorzeniec z zaprzyjaźnionej jednostki z Kamienia zabezpieczał pod względem medycznym czerwcową imprezę z okazji stulecia OSP Ostrowite. Jeżeli o jubileuszu mowa, prezes Zdzisław Błaśkiewicz ocenił go na czwórkę z plusem. Wiem, że może można było te niedociągnięcia lepiej to zrobić, ale proszę zrozumieć, że taka impreza u nas była pierwszy raz i nikt z nas nie ma żadnego doświadczenia, żeby zrobić to lepiej. I dlatego tak pragnę podziękować. Dziękuję prezesowi gminnemu, Ruchowi Majewskiemu za pomoc przy organizacji tego stulecia. Oczywiście dziękuję wszystkim ruchom z naszej jednostki za pomoc w tej organizacji, ale także dziękuję wójtowi i całej gminie za pomoc, którą otrzymaliśmy. I jeszcze dziękuję wszystkim darczyńcom, tym dużym i małym, za wsparcie finansowe, za które zakupiliśmy piękny nowy sztandar. W zeszłym roku Ostrowice strażacy 60 razy wyjeżdżali do akcji. Najczęściej Arkadiusz Kluga, Natalia Panfil, Aleksander Kluga, Zdzisław Baśkiewicz, Ryszard Wolicki i Konrad Witt. Na walnym zebraniu wszyscy odebrali pamiątkowe statuetki. Zeszły rok był mniej udany pod względem zakupów sprzętu i umundurowania. Wszystko przez dużo niższe niż w poprzednich latach dofinansowanie z MSWiA za działalność w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. Ostrowicka jednostka dostała tylko 6600 zł. Prócz dofinansowania z MSWiA na zeszłoroczne dochody jednostki złożyły się m.in. dotacje z gminy, składki członkowskie, pieniądze od sponsorów, odpis 1% podatku oraz darowizna, którą jednostka dostaje za dzierżawę budynku obok remizy, w którym mieści się apteka. Wypracowano także zysk z balu sylwestrowego zorganizowanego wspólnie z miejscowym klubem sportowym. Razem dochody wyniosły 29 772 zł 39 groszy. W dyskusji strażacy skrytykowali używane od niedawna na strażackich uroczystościach w powiecie stojaki na sztandary. Ja rozumiem, że są starsi osoby, które są przy poczcie sztandarowym i mogą ustać. Ale to nie może być tak, że poczet sztandarowy idzie, zostawia sztandar na boku i siada. No nie wiem, czy to jest pisany nowy ceremoniał. Na zarządzie powiatowym ktoś tam no, zdecydował, że będą stojaki. No dobrze, stojaki, tak samo ten sztandar może leżeć według mnie. Jednostka, nasi druhowie, jeżeli pojadą, ja ich akurat typuję, będziemy według ceremoniału taki, jaki jest napisany, jaki się odbywa. Trzymają hop. Druhowie będą sztandar prezentować tak, jak to się należy, a nie tutaj w tym stojaku, który mi przekazano ze sukcesu, ten po prawej stronie. Nie wiem, kto i na jakiej zasadzie podjął decyzję, żeby sztandar włożyć do stojaka. Są inne rozwiązania według mnie. Skrócić ceremoniał oficjalny do najbliższych uroczystości i tak dalej. Przemowy, nie przemowy, wystąpienia, dzieci i tak dalej, bo to już przeważnie się do tego składa. Można po odprowadzeniu sztandarów i tak dalej. To jest oficjalne stanowisko naszej jednostki. Jak zrobicie, taka będzie wasza wola. My to wszystko uszanujemy. Ja na zarządzie oddziału powiatowego o tym już zakomunikowałem. Nikt nie wyraził jakiejś dezaprobaty czy niezgody. Jeżeli jest taka wola waszych pocztów sztandarowych, róbcie tak, jak uważacie. Podczas zebrania padł jeden formalny wniosek. Arkadiusz Kluga chciałby od przyszłego roku walne zebrania odbywały się w sobotę. Nie wszystkim jednak to się spodobało. Dla naszych przodków, dziadków, ojców ustalili, że jest to po sumie. Przychodzą inni też starsi osoby, honorowi inni. Możemy głosować, ale ja uważam, że żeby się w grobie nie przewracali, zostawić tak jak było. Większością głosów walne zebranie odrzuciło wniosek o zmianę terminu. Oznacza to, że za rok strażacy znowu spotkają się w niedzielę.